Dziś w nocy Wielka Brytania po wielu miesiącach negocjacji, po wielu miesiącach oczekiwania opuści Unię Europejską. Jest to triumf przede wszystkim dumnego brytyjskiego narodu. Narodu, który wierzył w swoją niepodległość, wierzył też w swoją demokrację i nie mógł się pogodzić z tym, żeby większość praw była dyktowana z zewnątrz, żeby musiał podlegać pod coraz bardziej rozrastającą się brukselską biurokrację. Wczoraj moja kontrkandydatka, pani Kidawa-Błońska, napisała, że jeszcze kilka lat temu trudno było przewidzieć, że dojdzie do Brexitu. Pozwolę sobie przypomnieć, że już w 2011 roku napisałem artykuł analizujący dyskusję w Izbie Gmin, w którym napisałem, że eurosceptycyzm w Izbie Gmin, w Parlamencie Wielkiej Brytanii, stał się właśnie wówczas poglądem dominującym. To w 2011 roku odbyło się pierwsze głosowanie nad tym, czy rozpisać referendum w sprawie opuszczenia Wielkiej Brytanii przez Unię Europejską. Wtedy, żeby wygasić ten temat, premier Cameron zadeklarował brytyjskim politykom i brytyjskiemu społeczeństwu, że on przeprowadzi negocjacje z Brukselą po to, żeby relacje Wielkiej Brytanii z Unią Europejską zbliżyć bardziej do oczekiwań brytyjskiego narodu. To miał być taki wybieg. Oczywiście Cameron jako zwolennik Unii Europejskiej do dziś nie wiemy, czy chciał na serio coś wynegocjować. W każdym razie takie negocjacje zostały podjęte. Dużo w debacie w Wielkiej Brytanii mówiło się o tym, że pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską powinien zostać zawarty traktat repatriacyjny. Traktat, na podstawie którego kompetencje władzy będą przywrócone z Brukseli do Londynu. Brytyjczycy, moim zdaniem, obserwowałem tę debatę przez wiele lat, szczerze w to wierzyli, że Unia Europejska zechce jeszcze raz potraktować ich w specjalny sposób, że na to zasługują, będąc drugą gospodarką Unii Europejskiej, narodem o wielkiej tradycji, tak imperialnej, jak i demokratycznej. Oczywiście nic takiego się nie stało. Nikt w Brukseli nigdy oczekiwań Brytyjczyków nie traktował poważnie. Ten traktat repatriacyjny pozostał wyłącznie hasłem, które krążyło w debacie w Wielkiej Brytanii i które nigdy się nie zmaterializowało, ponieważ inne najsilniejsze państwa europejskie, w szczególności Niemcy i Francja, nie były nigdy gotowe zaproponować Brytyjczykom czegokolwiek atrakcyjnego. W miarę jak opinia publiczna Wielkiej Brytanii uświadamiała sobie to bezalternatywność swojego położenia, narastał tam ten ruch zwolenników odzyskania kontroli. To było jedno z głównych haseł brexiterów, czyli tych zwolenników opuszczenia Unii Europejskiej. Odzyskać kontrolę. Można by powiedzieć, że to się właśnie stało. Oczywiście poprzez okres przejściowy, który się jutro zacznie, to będzie jeszcze odsunięte nieco w czasie, ale klamka już zapadła. Wielka Brytania zdecydowała. Po wielu miesiącach walk w parlamencie, po wielu miesiącach walk w sądach co do tego, w jakim trybie ta decyzja ma zapaść, jak ma zostać wprowadzona w życie. Wreszcie ten moment następuje. To już oficjalne. Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską, staje się z powrotem niepodległym państwem. Wczoraj z triumfem w głosie mówił o tym jeden z autorów tego sukcesu. I nie jest nim Cameron, który popełnił właśnie wówczas w 2011 roku i później ogromne błędy taktyczne, dając pole do działania brexiterom, ale jest nim Nigel Farage, który walczył o to, który stworzył partię skupioną tylko na tym temacie, kiedy jedna z tych partii straciła na popularności. Mam na myśli oczywiście Partię Niepodległości Zjednoczonego Królestwa. Stworzył kolejną partię, a właściwie przejął partię Brexit pod szyldem, której jest w tej chwili w Europarlamencie i właśnie w ostatnich dniach, żegnając eurokratów, wymieniając z nimi złośliwości w Parlamencie Europejskim, pomachał im na do widzenia zakazaną w Parlamencie Europejskim brytyjską flagą. To, co warto powiedzieć, to, że elity międzynarodowe, które kontrolują większość mediów głównego nurtu, straszyły zarówno Brytyjczyków, jak i społeczeństwa reszty Europy, że Brexit doprowadzi do katastrofy. Pamiętam, jak mówiono o tym, że stanie brytyjska gospodarka, że ludzie będą umierać w szpitalach, ponieważ nie ma zapasów leków. Mówiono, że dojdzie do komunikacyjnego chaosu. Ja byłem w Wielkiej Brytanii, rozmawiałem z polskimi przedsiębiorcami, którzy robią biznes w Wielkiej Brytanii, na przykład w branży transportowej. Od nich się dowiedziałem, że to jest całkowita nieprawda, że już od lat, nie tylko od miesięcy, brytyjskie wojsko było przygotowane, żeby w razie czego zarządzać chaosem w przypadku blokady granic,
żeby zarządzać dostawami, żeby pomóc biznesowi. Były wręcz przygotowane parkingi, gdzie w przypadku blokady kanału, to znaczy tunelu pod kanałem La Manche, gdzie miały być odpowiednio parkowane ciężarówki, które miałyby oczekiwać na rozwiązanie problemów politycznych. Brytyjczycy byli doskonale przygotowani na każdy scenariusz i to się okazało ich przewagą nad brukselskimi biurokratami i politykami tej Unii Europejskiej w wykonaniu liderów, którzy zarządzają tym wszystkim, przede wszystkim mam na myśli oczywiście tandem francusko-niemiecki, ponieważ oni do końca nie wierzyli, że Brytyjczycy się na to zdecydują. Do końca mieli w sobie nadzieję, że może brytyjskim elitom, które są raczej prounijne, uda się zdusić ten bunt brytyjskiego społeczeństwa w obronie własnej suwerenności. To się nie udało. Globalistyczne elity przegrały, dumny brytyjski naród europejski wygrał. Dziś jest taki dzień, w którym możemy Brytyjczykom pogratulować ich decyzji, ich odwagi. To jest też doświadczenie wielu pokoleń prawicowych brytyjskich polityków. Ja będąc tuż po wyborach parlamentarnych w Londynie, rozmawiałem z samym Smerlingiem, to jest starszy pan, obecnie już około 80-letni. On na spotkaniu konserwatywnym, na którym byłem, sprzedawał swoją książkę. Sam sprzedawał swoje wspomnienia polityczne, które wydał. Przez dziesiątki lat działał w partii konserwatywnej, od której odszedł i powiedział, że to już nie jest jego partia, ponieważ stała się bezideowa. I on w tej swojej książce, tych wspomnieniach, które mi zresztą dedykował, publikował zdjęcia nawet z lat 80., 90., kiedy protestował przeciwko traktatowi z Maastricht, przeciwko właśnie włączaniu Wielkiej Brytanii w te struktury. W Polsce nigdy nam nie relacjonowano stanowiska takich brytyjskich konserwatystów, którzy zawsze byli przeciwko temu. Zawsze przedstawiano, że to tylko oszołomy, skrajna prawica są przeciwko integracji europejskiej, a wszyscy rozsądni, wszyscy, którzy chcą korzyści gospodarczej, są za. To nigdy nie była prawda. Dziś możemy zacząć obserwować, jak wygląda niepodległe funkcjonowanie państwa, czy wszystkie czarne prognozy się spełnią. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem Wielka Brytania dobrze sobie poradzi. Moim zdaniem okaże się, że media głównego nurtu i prounijni politycy, którzy straszyli Brexitem, po prostu nie będą mieli racji. I to może być przykładem także dla nas, także dla innych europejskich państw, które są dumne z siebie, które chcą odzyskać swoją niepodległość, które chcą same określać przyszłość swojego narodowego bytu, które chcą same rozstrzygać swoje konflikty polityczne i prawne i nie potrzebują jakichś sztucznie stworzonych komitetów do spraw oceniania, czy mamy praworządność, czy mamy równość, czy mamy demokrację. Naprawdę jesteśmy narodem o tysiącletniej tradycji, poradzimy sobie z tym sami. W nazwie naszej partii Konfederacji zawarliśmy te dwa słowa: wolność i niepodległość. Dzisiaj te słowa stają się udziałem Brytyjczyków. W przyszłości być może staną się udziałem także naszym. Pozdrawiam Was serdecznie z holu polskiego Senatu na tle polskich flag. Tuż obok stoją flagi unijne. Odsunęliśmy je na bok specjalnie dla tego komentarza, właśnie po to, żeby podkreślić, że ten dzień, kiedy Brytyjczycy odzyskują niepodległość, to jest dzień, w którym my nie będziemy się smucić, my nie będziemy straszyć. My również z Brytyjczykami się cieszymy. Konfederacja, wolność i niepodległość.